Handel się zmienia, małe sklepy padają, duże sklepy, hipermarkety też mają kłopoty, do głosu dochodzą dyskonty. Proszę mi powiedzieć, czy te zmiany na rynku sklepów wymuszają jakieś działania na producentach mięsa? To znaczy, te działania oczywiście wymuszają, my próbujemy się dostosować, natomiast coraz bardziej topnieje marża i coraz mniej zarabiamy. Poprzez to też na skutek tej niskiej marży na pewno jest problem. Problem jest taki, że mniej otrzymują za surowiec producenci i mniej też w wielu wypadkach nie sprostujemy tym oczekiwaniom pracownikom, czyli mniej otrzymują pracownicy. W związku z tym wielu pracowników wyjeżdża za granicę. Oczywiście posiłkujemy się pracownikami z Ukrainy, z innych krajów, ale szkoda, że Polacy wyjeżdżają za granicę do pracy. Natomiast dyskonty i wszystkie te sklepy dyskontowe coraz bardziej wykorzystują upodobania Polaków, coraz bardziej docierają do świadomości Polaków, stają się miejscem zakupów coraz bliżej domu, czy coraz bliżej miejsca zamieszkania i czynne są dość też długo. Natomiast w sposób taki, że tak powiem, świadomy potrafią dotrzeć do konsumenta i konsument coraz bardziej lubi te sklepy. Wielu konsumentów nie do końca zdaje sprawę z tego wszystkiego. Uważa, że jeżeli jest na coś promocja, to chętnie po nią sięga. Natomiast nie analizuje też do końca całego koszyka zakupowego, bo ten koszyk różnie wygląda. Powoduje to, że czasami, że konkurencja jest nierówna pomiędzy dostawcą a handlowcem, czyli dyskontem, czy też innym marketem. I w wielu wypadkach bywa tak, że nawet konsument nie oczekuje tak niskiej ceny, a sieci, szczególnie te dyskontowe, stosują tą niską cenę kosztem przede wszystkim przetwórcy, a co się odbywa? Kosztem po prostu pracownika i dostawcy surowca. Proszę mi powiedzieć, jak trend tak zwany prozdrowotny wpływa na rynek mięsa? Oczywiście trend prozdrowotny wpływa i świadomość konsumencka rośnie, natomiast przybywa tych konsumentów, natomiast bywa też tak, że wszyscy chcieliby kupować produkty bez GMO, chcieliby kupować produkty wysokiej jakości, z certyfikatami jakościowymi, ale czasami, kiedy przychodzi potem już do samego zakupu i kiedy jest promocja, to wtedy wybiera cenę. I tak to też bywa, że konsument zazwyczaj wybiera cenę. I to mnie bardzo martwi. I nie idę tu z pomocą handlowcy, czyli sieci, bo w zasadzie one decydują, co postawią na półce, czy położą. Czasami konsument chciałby coś kupić, chciałby szukać danego produktu z danego regionu, czy z miejsca gdzieś związanego z regionem, ale tego produktu po prostu nie ma, bo sieci dane handlowe, szczególnie te dyskonty, szczególnie patrzą, ile na danym produkcie zarobią i wolą postawić na produkty markowe, bo konsument idzie i wybiera nie zawsze produkt, a często wybiera markę. W wielu wypadkach produkt jest lepszy, tylko nie ma znanej marki i nie sprzedaje się. A warto by było zadbać, że jeżeli w danym regionie dana sieć jest, czy dany sklep, dobrze, żeby też zaprezentował i wystawił na półkę produkty z tego regionu, żeby konsument miał szansę sięgnąć po ten produkt, a zazwyczaj jest to produkt, gdzie rośliny czy zwierzęta były wyhodowane w tym regionie, czyli produkt bardziej naturalny, produkt bardziej prozdrowotny i produkt, który jest bardziej przyjazny, myślę, też dla konsumenta. Natomiast sądzę, że rynek żywności prozdrowotnej czy produktów prozdrowotnych, on będzie rósł, bo konsumenci mają świadomość i pomimo, że coraz szybciej żyjemy, ale zdrowie jest najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze i tutaj w takim kierunku będziemy zmierzać. Mnie martwi osobiście, że mówimy o żywności zdrowej, tej bezpiecznej, a nie zawsze zdrowej. Powinno się mówić żywność zdrowa i bezpieczna, a my mówimy o bezpieczeństwie żywności. A czy to nie jest, zawsze jest równoznaczne. To nie jest to samo, żywność zdrowa i żywność bezpieczna? Uważam, że nie zawsze jest równoznaczne, bo oczywiście żywność zdrowa i bezpieczna, ona jest to samo. Ale jeżeli popatrzymy na lata,
i na długi czas, no to jeżeli będziemy stosować różnego rodzaju dodatki, substytuty, one niby są zdrowe, ale gdzieś w dalszym okresie czasu, jeżeli spożywamy, to mogą w organizmach ludzkich zachodzić zmiany, jak chociażby, że szybciej dojrzewamy, czy jeżeli niezrównoważony jest nasz jadłospis, że ta żywność jest różna, to kościec może być różny albo szybciej nam będą psuły się zęby, bo niezrównoważenie wapnia i fosforu chociażby może do tego prowadzić. Dlatego warto myśleć o żywności i zdrowej, i bezpiecznej. Jakie modyfikacje możliwe są jeszcze na tym rynku? Na rynku handlowym? Na rynku mięsa. Na rynku mięsa modyfikacje są takie możliwe, chyba że na pewno będzie postępowała konsolidacja. Na pewno rynek mięsny musi ze sobą rozmawiać, czyli producenci, po to, żeby razem wspólnie działać i zdobywać nowe rynki zagraniczne. Ja będąc w Japonii wiem, że trudno jest tam znaleźć się producentowi, jeszcze drobi łatwiej, ale producentowi wołowiny czy wieprzowiny trudniej, bo trzeba większe partie, podobne partie towaru. Nie wszystkie partie towaru są sprzedawalne na rynku japońskim, nie każdy produkt, nie każdy asortyment. W związku z tym trzeba razem grupować się, ale też, żeby razem grupować się i czasami też odpowiedź dawać silnym sieciom handlowym, żeby no, nie dać się tutaj doprowadzić do spłaszczenia, do zerowej albo marży jeszcze poniżej. To takie myślę, że modyfikacje będą następowały. Natomiast ja ubolewam, że na rynku detalicznym całkowicie giną gdzieś sklepy specjalistyczne, całkowicie giną sklepy mniejsze, a zdobywa to rynek zagraniczny, sieci, dyskonty, głównie dyskonty tutaj się rozwijają. Mam nadzieję, że będzie również miejsce, silne miejsce dla silnych producentów mięsa, bo póki co szczególnie Polska stoi mięsem drobiowym, bo zajmujemy szczytne pierwsze miejsce i w produkcji broilerów, ale w Europie, a także w produkcji indyka pierwsze miejsce w Europie. To zdobywamy i też zdobywamy coraz nowe rynki zagraniczne. Dobrze by było, żeby też w Polsce konsument świadomie kupował i wiedział, żeby produkt był oznaczony jasno, czytelnie, że jest to produkt polski albo zagraniczny. Żeby był oznaczony, z jakiego to jest kraju. Niemcy, Francuzi zazwyczaj wybierają swoje produkty. Poprzez łatwo rozpoznawalność. Jest albo flaga, albo inny wyznacznik i dobrze, żeby tak było w Polsce.